W polskiej przestrzeni publicznej pojawił się temat tzw. cnót niewieścich, w zrozumiały sposób wywołując głównie śmiech i szyderstwa, a miejscami także oburzenie. Jeśli jednak się nad tym zastanowimy, to nawet jeśli nie chcielibyśmy nazywać tego w ten sposób, to istnieją przecież pozytywne cechy, wartości czy wzorce, które moglibyśmy nazwać typowo kobiecymi. To oczywiście nie znaczy, że mężczyźni nie mogą ich wykazywać. Wręcz przeciwnie, mogą i zapewne nawet powinni. Natomiast być może w większości kobiet przychodzą one łatwiej, przez co kobiety częściej stają się ich wzorem. Przyjrzyjmy się zatem dziś temu, co moglibyśmy nazwać mianem cnót niewieścich. Możemy zacząć od nieco już oklepanej, żeby nie powiedzieć stereotypowej, troskliwości i opiekuńczości. Z jednej strony może się to oczywiście kojarzyć z zaradną matką, potrafiącą stworzyć dla swoich najbliższych ciepły i bezpieczny dom. I warto podkreślić, jak niezwykle ważna i odpowiedzialna jest to rola, z uwagi na to, jak ważne w życiu każdego człowieka jest to, by mieć domowe ognisko, przy którym można się schronić. Z drugiej jednak strony, objawem tej samej cechy jest stawanie w obronie pokrzywdzonych. Odtrąconych, dyskryminowanych, wszystkich tych, których wyklucza zastany porządek. Podnoszenie głosu dla ukazania krzywd i niesprawiedliwości dotykających osób, których skargi nie zostały usłyszane. Dostrzegając przy tym, że od prawa, zasad i porządku ważniejsze są wartości, których mają one strzec, a ich obrona może wymagać wyjścia poza reguły i schematy. Co więcej, wszystko to jak najbardziej może wymagać gotowości do dosłownej konfrontacji czy stawienia fizycznego oporu wobec agresora czyhającego na bezbronnych. I nie jest to coś aż tak nowatorskiego, jak mogłoby się wydawać. Nawet w tradycji religijnej to matka miażdży głowę węża, który zagrażał dzieciom. Kolejno możemy wskazać na zdolność patrzenia w głąb, pod płaszcz pozorów i dostrzeganie tego, co prawdziwe i wartościowe. Co manifestuje się choćby w klasycznie kobiecym archetypie, w którym bohaterka wyrusza w nieznane i konfrontuje się z kimś uważanym przez wszystkich za potwora, ale nie po to, by go zniszczyć, ale by go uczłowieczyć i wprowadzić do społeczeństwa. Co niejednokrotnie wymaga stanięcia twarzą w twarz z bestią i powiedzenia jej prosto w oczy to, co powinno do niej dotrzeć, niezależnie od tego, czy potwór ten będzie chciał słuchać, czy nie. Także, nie bez powodu, to kobieca postać uosabia mądrość, wnikliwość i spokojną rozwagę, stojące w kontrze do porywczości i studzące zbytni zapał czy lekkomyślność. Podobnie ukazuje się to w postaciach wyroczni, widzących dalej niż inni, potrafiących dostrzegać i zwiastować konsekwencje wyborów. Nie sposób też nie wspomnieć o kobiecej sile wpływu na innych, głównie na mężczyzn, potrafiącej płynąć z samej obecności. O niemal wyłącznie damskiej zdolności do rozbrojenia i nagięcia do swej woli za pomocą zaledwie słowa lub spojrzenia. Ale co za tym idzie, także do inspirowania, motywowania i kierowania na właściwe cele, wybudzania ze snu i apatii oraz rozpalania tego, co w ludziach najlepsze. Przy tym wszystkim warto jednak pamiętać, że, jak zwracał uwagę już Arystoteles, nadmiar każdej z cnót zamienia ją w wadę. Nie inaczej jest z omawianymi cechami mogącymi zmieniać się w typowo kobiece przywary. Nadmierna troska o bliskich może utrudniać im rozwój, usamodzielnienie i odcinać ich od świata. Nadmierna czułość dla tych postrzeganych jako uciśnieni może przeradzać się w okrucieństwo wobec tych postrzeganych jako agresorzy. Z kobiecości, poza mądrością i troską, może płynąć także groza. Choć, jak ujmował to Tolkien, nie mroczna i potworna, ale piękna i straszna jak noc, zdradziecka jak morze, domagająca się, by wszyscy ją kochali i cierpieli. Wszystko to oczywiście nie wyczerpuje tematu prawdziwie niewieścich cnót i z pewnością można by ich wskazać znacznie więcej. A także, jak mówiliśmy na początku, nie są to cnoty zarezerwowane wyłącznie dla kobiet, a raczej takie, dla których łatwiej znaleźć kobiece wzorce, za którymi wszyscy powinniśmy umieć podążać. Zostawcie też łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach, jeśli chcielibyście, aby powstał podobny odcinek na temat cnót typowo męskich. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.